Enemy drużyna się spłakała i jest ustalenie takie, że coachujesz ich do 18 minuty i później idziesz do nas. A co? Prawie by było tak, żebyś wcale nie mógł coachować, nie? Ja musiałem gadać. Jak do 18 minuty? No normalnie tak się spłakali i się tak utargowaliśmy. No jak? To ja będę ich trollować do 18 minuty, żeby... Dobra, no i git będzie. Możesz ich trollować, a później do nas idziesz i wygramy. Jak ja mogę z nimi pogadać? Team 9, którzy wy? A czy to my jesteśmy Team 9? Oni są Team 12. A, Team 12. Dzień dobry. Halo, ty jesteś Team 12? No, jestem, siema. Co wy, jak ja do 18 minuty mam was coachować, a później ich? Jak ty to wyobrażasz? Że Nawałka stoi po stronie Portugalii, a później Płaszczykowski nie strzela karnego? Gościu, słuchaj mnie, powoli. Nie, to ty mnie słuchaj. Nie, to ty mnie słuchaj. Nie. Słuchaj. To ty mnie słuchaj, nie, bo ty do mnie przyszedłeś, nie ja do ciebie. Jesteś na naszym czacie, rozumiesz? Ale jesteś na moim terenie, rozumiesz to? Masz diament, ziomeczku, masz diament. Graci, ty nie odzywaj, Maksym teraz mówi. Ale cicho się. Dobra, źle zaczęliśmy. Chodzisz do ZT Estradą? Wejdę jeszcze raz na ten kanał i chcę mieć poważną rozmowę, okej? Siemanko, wy jesteście z tej drużyny dziewiątki? Siema. No, to my. Wy jesteście z tej szkoły Radom, coś tam? ZSB? No, zgadzałoby się. O, to za... ja też tam chodzę. I co, jak tam? No, powiem ci, że jest za... w szkółce. Dobra, chodzi. Dlaczego ja mam do 18 minuty was coachować, a później ich? No, bo mają wyższe rangi. No, ale jak ty sobie to wyobrażasz, że ja tutaj z wami będę siedział, przecież ja będę wam rzucać kłody pod nogi, żebyście p***ali. Dobra, wy do nich. Rozjebaj was w drobny mak. Wy ale was roz... Ale wyciągam perełki. Wyciągam perełki. Wołaj tych innych twoich przygłupów. Pokazuj OPGG. To jest tajemnica. Prawdziwy magik nie ujawnia swoich sztuczek. Dobra, jakie wy macie dywizje? Gdzie to? Jestem twoim trenerem do 18 minuty, mów. No to w końcu jesteś czy nie jesteś? No jestem, admin tak powiedział. A ja słyszałem coś innego na streamie. No dobra, powiedz czym grasz. Chcę wam pomóc. Gram bardem. Ale się wysprzęgliłeś. Siema, jak coś bardem grają, nie? No tak, słyszałem. No, a czym wygracie? No trzeba było więcej się dowiedzieć. A czym wygracie? Na G. No to czym grasz, ale tak najlepiej? Na Syndrom. Ej, oni grają Syndrom, kumasz to? No ostatnio zagrali Syndrom, nie? No tak. Ej, jak coś to ostatnio graliście Syndrom, ten ziomek mówi. No tak, grali. Nie, kłamał. Dobra, ale o co chodzi? Dlaczego jest na tyle? Jest strasznie dużo ludzi. Mamy asystenta. Asystent, tak to jest asystentem. Drugi coach. Ale to co drugi coach robi? Przynosi getry, ręczniki czy co? No nie, tylko... No ja będę ci podcierał stopy, jak się będziesz płacił mu. Nie, bo ja ogólnie to ja nie wiem, co ja mam robić. Serio, potrzebujecie ten coaching, jak wy macie lepsze dywizje podobno. No to mam dlatego iść coachuj do 18, to może będą mieli szansę. No ale to nie ma sensu, bo jak nie da się ogarnąć, jak oni mają jakieś platyny czy brązy, to i tak na was przejdą. Dobra, Onest, teraz mam jedno pytanie do ciebie. Co ci przeszkadza ogólnie osoba, która będzie coachowała, skoro ona będzie tylko rozmawiała z nami? To jest to samo co widz. No właśnie. To nie do mnie. Ja bym to wyjaśnił na bitej śmietance, nie? W Radomiu. No real. Dobra, ale wy wszyscy jesteście z jednej szkoły? No tak. No. No tak. Nie możecie się, nie wiem, na korytarzu? No szczerze, jakieś dywizje będziemy określać. Dawaj, możemy, ja właśnie chciałem zaproponować. A kto jest największy? Na gołe pięści. Ja. Stefan. Szczepan, jak ty wyglądasz? Pokaż na kamerce. Odpalaj kamerkę tą. Szczepan, odpalaj kamerkę. No, napinaj łapę. Ale nie widać w ogóle, światło jest ch***e. O kurwa, przecież ty ich roz... Ty jak mata wyglądasz, gościu. Tak. Czyli co, wy maturkę macie w tym roku? My w przyszłym. No niektórzy. No, niektórzy tak. Nie, no bo my w czwartej klasie jesteśmy, wiesz? No. A w techniku masz 5. Ja nie wiem, stary. I co, palicie papierosy? Jednorazówki? Nie. Wiadro. Wiadro walicie. Jesteście z Radomia, tak? No. To tam, gdzie ta chytra baba kradła, te? No, z Byszko-Cytryny. Dokładnie. Byszko-Cytryny? A wy nie macie Biedronia na prezydenta? Nie. Nie, no. Nie. No jak? Biedro nie Radom. To nie Radom? Ej! Od roweru. Coś mi się tak nie odzywamy. No tak, a Biedro nie był w Radomiu? Grzegorz Braun był ostatnio. Okay, czyli wy jesteście z Konfederacji, tak bardziej? No nie widać po szczepciu. Przecież to była koszulka do lania żony, nie? Tak. A, on jest ze Słupska, bez kitu, Biedroń ze Słupska. A weź mi jeszcze pan wyślij te OPGG tutaj na PW. Ale to nasze mam ci wysłać, jak masz ich coachować? No tak. Ale jak ich? Nie będę ich coachować. No jak to? To oni są nimi. Wejdź do nich i dobra, zapytaj się, czym grają. Są takie dymy, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Witam. No siema Maksym. I co, ja mam was coachować czy nie w końcu? No nie wiem, jak tam chcecie. Ale dobra, pamiętaj, jaka to będzie dojebana formuła. A chujcie to. No jak chujcie to, jak mam was coachować? Ale coś mi tu śmierdzi w twoim głosie, Kubuś. Nie.
Size. Nie no, ogólnie to ja nie wiem, co się dzieje. Jak w ogóle admin, jak wy to w ogóle przedstawicie, że ja do 18 minuty jestem tutaj, a później tam? Słuchaj, jak gra będzie trwała 20... Początku. No dobra, ale pożegnaj mnie. No to mów od samego początku, no. Wchodzę sobie, wracam do domu, po szkole. Miałem ciężki dzień, okej? Okay? Ciężki. A dlaczego? Ciężki. Tak po prostu. Ale co się stało? Tak. Co się stało? Bo okazało się, że jesteś w Tweezy Tonkers, okej? Okay? Co jestem? Że jesteś w Tweezy Tonkers, jesteś, wiesz, coachem, a my nie mamy coacha. Okej, okay, w Tweezy Tonkers jestem, a wy jesteście jak? Wiadro Tonkers, czy jak? Nie, jesteśmy Max i przyjaciele. Fajnie, nie? No kurwa, jak jest taka nazwa, to ja się nie dziwię. No a poza tym napisałeś do mnie na Instagramie? Skąd ja miałem wiedzieć, że wy macie też drużynę sportową, szkolną, do coachowania? Nie no, żartuję. No co, jak jesteś u nich, to bądź u nich. Życzymy powodzenia. No nie, ale posłuchaj, jak ja mam was coachować... Nie. Ale poczekaj, mnie. Nawet do 18 minut jak miał coachować, a w 20 minucie będzie FF. Ale tutaj te gry się ciągną w chuj długo. No dobra, ale jak na przykład będzie 20 minut FF, to dla kogo jest winek? W sensie ja przegrałem czy wygrałem tą grę, jak 18 minut miałem coaching u was? Chyba u tego, u kogo dłużej. A co, jak będzie równo? No to chuj. Nie, no nie wiem. Idź do nich. My się już nie chcemy. Bailando? Tego typu? Weź się odezwij. No dobra, stary, to idę, jak mnie nie chcesz. Spoko. Nie, jeszcze nie chcemy. Już sobie poradzimy. Pikujemy perełki same, mówię ci. I niszczymy was. No, możesz już ten wypierać z kanału. Ale wiesz o tym, no, że już masz 60 na plecach. Miałem ziomka, który w policji pracuje. Już, stary, jesteś po prostu świadkiem koronnym. Ta, i co? Dogoni mnie na wózku? Teraz dalej. Ten coaching będzie trochę inny, no bo jak wy macie wyższe dywizje, to ja nic nie będę mówić i jak wy to przegracie, to po prostu beka z was i tyle, nie? No dobra. Oni chyba myślą, że jak wygrałeś 3 razy EU Masters, to jesteś dobry, nie? Ale to w ogóle jest bardzo mocny skład, widzę. Jest tak, JD, Paramaxil, jeżdżący na narcie, Kotek, Młodziutki, jakiś ziomek z baraków. Kurwa, dobra, gotowi? Szefan, tak, ty masz dywizję w ogóle. Gotowi, gramy. Jak... To wczoraj wbiłem, wiesz? Ty masz mastera, gościu. Ale to na Eunę to się nie liczy nawet. Ty tylko Dariusem umiesz grać. No trochę, ale nie, no Mida też umiem. Przecież jak cię zbanują Dariusa, to jest koniec. Ale ja gram Mida. Jak kurwa Mida, to dlaczego ty grasz Dariusem? No bo na solo. No to grałem Secret Pika. Dobra, musimy się nauczyć innej linii analogicznie. Dobra, no ready jesteśmy, może. Dobra, udostępniaj ekran, ekran udostępniaj. To jest adminem. No to ma pierwszy poziom. Ale adminem jest kto? Jakiś skarbnik w klasie, czy co? Nie, przewodniczący szkoły i wice. To ty... Czyś serio? No tak, no. To pogadaj szanuj z tym nerdem. Jak on ma nick? Jak on jest tu na Discordzie, człowieku. O, Graci, to ty jesteś? Siemano, wariacie, halo. No, dzięki. Ale ty jesteś przewodniczącym szkoły? Serio? Ty chodzisz na te wszystkie apele i tak dalej? Jakie apele? Jak to apeli nie ma? To co ty robisz? Jakie są twoje zadania jako przewodniczący szkoły? Staram się zrobić coś, nie? Ale chodzisz na przykład do dyrektora? Tak, no wiesz, teraz no musimy zrobić tą ligę, nie? No to się ogarnia. Ale dyrektor daje też jakieś fundusze? Dobra, Maciej, no jak ci dyrektor ma dać? Tak nie działa. A fundusze jakieś szkolne nic nie daje? To jaka jest nagroda za ten turniej, za wygranie? No w sumie to nie. Za ten turniej to przechodzisz dalej. No ale jak dalej? Na lana jedziemy później. Ty, on poszedł po prostu se. Ej, ale on jest przewodniczący, on nie potrafi mówić? Zaprosi mnie. Jakby kim ty jesteś, żeby z nim gadać w ogóle, nie? Bo tam mi się nie chciało tak szczerze odpowiadać. Pytałeś o nagrodę, nie? Nagroda sama w sobie jest taka, że to są eliminacje tak naprawdę do turnieju, który jest organizowany w innej szkole przez Młodzieżową Radę Miasta, nie? No i tam już grasz jakieś tam nagrody, nie? Dlaczego takich struktur nie było, jak ja grałem? Kurwa, to ja bym coś osiągnął. Powiedz mi, ty jesteś ulubieńcem pewnie w szkole, co? Tych nauczycielek, nauczycieli i tak dalej. No chyba nie do końca. A jaką masz średnią? Czekaj. Jaką masz średnią? Ty, ale ty to sobie tak minisz, nie? Że przewodniczący szkoły to musi być pewnie jakiś kujonowaty i tak dalej. A to tak nie do końca jest, powiem ci. Jaka jest twoja funkcja? Dlaczego ty nim jesteś? No co, zrobić coś sobie mogę na przykład, nie? No mogę zrobić turniej w ligę, CS-a też chciałem, ale... Czyli po prostu jesteś nerdem i chciałeś po prostu być przewodniczącym, żeby napisać w LOL-a legalnie podczas lekcji, tak? Słuchaj, no można wprowadzić jakieś tam jeszcze inne rzeczy, nie? No dobra, a numerek na przykład ty też losujesz? Numerek szczęśliwy czy nie? No tak, no normalnie to jest. Ty jesteś gościem, który losuje numerek? No, a to nie? No dobra, no to ja chcę numerek z nauczycielką od biologii. Trzymaj się, pa. Siema, wróciłem chłopaki, zagadałem go, nie? Ostro go zrobiłem, a teraz już na pewno jest po naszej stronie. Tylko, że jest problem, oni blind pick lobby zrobili. A jaką średnią ma ten przewodniczący w szkole? Niską, on jest ze mną w klasie. Dlaczego on jest przewodniczący? Człowieku, to jest najlepsza osoba na to stanowisko. W szkole każdy go zna, rozumiesz? Ja go nie mam na przykład. Charakterystycznie wygląda, no. Średnio ma niską, bo nie lubi się uczyć, nauczyciele go nie lubią, ale człowieku, to jest taka osoba, jak chcesz coś załatwić, idziesz do niego i masz wszystko. Ty, Błażej, weź powiedz swojemu ziomkowi z zarządu, żeby nowe lobby zrobił, bo jest blanki. Ej, ja się czuję w jakiejś korporacji, tutaj jest ciężej lobby zarobić niż zagrać w LOL-a, serio. W ogóle DDoS-y mam.
Racja, ty jesteś przewodniczący? Tak. A dlaczego ty tutaj jesteś, a nie w drugiej drużynie? A to czemu miałem tam być? A to nie wiem, no czy... O co chodzi? Gracji nie gra jak ktoś w turnieju. No ja wiem, no, nie a dlaczego siedzi tutaj? Dlaczego nie siedzi w drugiej drużynie? A czemu mam tam siedzieć? I mi się też że ten Gracji jest jakiś zjarany, co? Dobra, gramy. Ogólnie powiem tak, nie sprawdziłem waszego PGG, ale wierzę, że dacie radę, nie? Ziomki mają dwóch silverów. Benemi gra This Enjoyer, czyli Bo Enjoyer, tak? Wiadomo, bo równa się gościu, który zaje robotę, więc musimy go najechać. Również jest Libik i Murcik, więc no chyba dacie radę, nie? Mogę Jinx zagrać. Dawaj Jinx i Nautilius tu słyszę, dobry pick, Nautilius, o, no, dobry raczej... pick, no. Nic nie zrobią, spokojnie, Lulu się nie boimy, tak? Tak. To gra Lulu? No jakiś snop. No tak. A którego skina, Zombie Slayer czy Elfa do Jinx, który lepiej oddaje? Elfa weź. Ja pierzak. Z taką Ale Zak jest taki OP. Ej, dobra, umiecie flexować do topa? Mama dzwoni. Halo, mamo, co jest? No ja teraz nie mogę, bo teraz turniej szkolny gram. Szkolny turniej w szkole gram właśnie. Teraz jestem pod 15, pod salą. I no dawaj na Fiusa. Teraz nie mogę za bardzo. Ej, oni serio mogą nas rozjechać, jak ktoś zajebisty outscale mają, nie? No to Firu ich rozjechał, nie? Nie wiem, kto to draftował, ja p***le. Tam lew siedzi. Trzy razy Master pewnie wygrał, nie? O, nic nie wie o tej grze. Dobra, zbierzemy Veigara i kaplica. No, Veigar, myślisz? Ty, o, ja ole. Kasadin? Kasadin może być. Ja też bym Kasadina wziął. No Kasadin to chyba Kasawin, nie? Inwajdzik? Jak inwajdzik? Kasadina mamy. Tragiczny. A nie, oni będą wiedzieć. Spokojnie, nic nie wiedzą, nie panikuj, gościu. Dobra, jaki plan jest na gierkę, halo? Kolada bota pasuje, kurwa, przerwałem recola. No to bota, dlaczego ty tu coverujesz, a nie topa? Kurwa, w ogóle jaki ty masz duży kompas, stary. No, no mam na setkach. No widzę, że to jest to ja wychowa. I co, ja mam normalnie mówić, co mają robić? Kurwa nie, no chyba nie, co? Ja, ty patrzysz coś na linię, dziadek z lasu? No jeszcze nie zdążyłem. Ale szybko klikasz. Szybkie paluszki. Gdzie i gdzie ja mam tu jakiegoś angla na zgankowanie? Bo ja nie wiem, ja bym full killerował, czy jest jakiś masz lepszy e? Masz plan. E? No graj. Dobry plan z tym formieniem. Zobacz tego wave'a na midzie, czemu ty w ogóle nie patrzysz tego mida? Oj, patrz, puszuje się, teraz masz pod ganka podejść na mida. Tylko ma klatkę. No z flesza mu najwyżej spalimy. Nie, może też tam przyjdę. Idę. Się nie opłacą. No nie wiem, no bez flesza jest, nie? Ty, Davey, przetestujesz jeszcze szybkie paluszki na mojej dupie? Ty tam pierdolisz? Aha. Dobra, podejście drugie. Teraz pójdę bardziej od pleców. Ej, mnie dodusują chłopaki, więc musicie sami działać. Dawaj tego mida podjeżdżaj. O, first bota topie, nice! Dokończę go! Dobrze, Kasadinem, dobrze, Szczepan, kurwa, widać tego mastera. Ej, dawaj na tego topa tu podjedź tą Rexa jeszcze, zostań może, co? Od linii. Patrz, on skoczy teraz tą Gwen, kurwa. Musi. Ma flesza? Dawaj, skakuj, no! Nie bez stunnerów. Kurwa, jakbym flesza. Ja p***le! Mam Amerykę za 20 sekundy. Flesz! Wsiadamy, panowie, wsiadamy, wsiadamy! O kurwa, dobra. Nice, dobrze. Dwa flesze. No, powiem tak, przewodniczący gryzie kable, bo powiedziałem kilka epitetów odnośnie jego osoby. No nie wiem, co dobra, skupienie. Kto nie ma fleszów? Na bocie nie mają fleszów. Chłopaki, jesteśmy w półfinale, chcemy grać powiatowych, w międzypowiatowych, tak? No ale musimy trochę je zluzować. Wiecie, że jest szósteczka z WF-u, jak wygracie to? Na koniec roku? Tak, te spięte są. Bo żadnych ocen nie ma. Jak nie ma żadnych ocen, jak ja właśnie gadałem z przewodniczącym i mówił, że ogarnię. Ty, ale to o co ci chodzi, bo właśnie siedzę u ciebie na streamie i gadasz, że kable przegryzam. Jak ja nie mam żadnego problemu, żeby było jakieś kołczowanie, tylko mówię, dogadajcie się jakoś, nie? I był Szczepan, tak się dogadali. No ale to niech tak ten Tinkrop nie wkurwa, że będzie tyrać. Ej, ale admin, gramy! Co jest? Mikro bez admina. Dobra, bo nie mogę się skupić, no. Właśnie. Jakiś dodatkowy frag za to. Ale się odpalił przewodniczący. Młyn na zawodach. Zagrywamy. Nie wiem, admin się wkurwił. Admin zaraz nas wykluczy. A właśnie, a patrzyłeś, czy to ten? Mamon przypadkiem nie siedzi pod biurkiem, nie gryzie kabli? Spokojnie, grajmy. Ja graby zrobić? Pink jest, halo. Ach, chuj tego pinka, real. Gdzie jest ten pink? Był pink? Nie widziałem. Nie da się nic zrobić, stary, no. Skarbnik gryzie kable, no naprawdę, no. Chłopaki, mnie co chwilę dodosuje, kurwa, skarbnik, nie? A to może ktoś prześwienie drużyny. Ja też jestem, czekaj. Ona ma tego. A Veigara? Veigar. Kurwa. O, kurwa. Nie zdech. Ja pierdolę. Kurwa, ale was akcja ominęła, widzowie. Ja cię kręcę, taka akcja was ominęła. Ziomek tutaj pętę zrobił, nie? Nie chcecie się bić z tym Zakiem? Dawaj w tego Zaka. Macie rakietę, Jinxę i tak dalej, tutaj do lasu normalnie mu wchodzisz. A, o, papa, nie ma skoku. Weź go. Poczekaj. Go.
Ale sam. Wiesz co, to nie jest ani mecz turniejowy, ani mecz przed turniejem. To jest po prostu sprawdzanie łącza. Tu ktoś skarbnik gryzie kable i okazuje się, że tak. Nie wiem, na kolejny turniej przygotuję więcej łączy. No przepraszam was bardzo, nie spodziewałem się, że będą takie problemy techniczne, no ale widzicie, 10 komputerów nie jest tak łatwo podpiąć, tak? Kurwa trochę. Już, cofaj. Dobra, po fleszu jest. Może mi widzieć. Ja mam ciężko. Pomóż mu! Zmieniam się. Uważaj, Rascal! Dzik! Czekaj! Ziomek, ty myślisz, że ty jesteś Rascal, kurwa? No, uważaj tutaj. Kurwa, czekaj, bo... Dawałeś pizdę. O kurwa. Ja, dobra, tepuj też na topa, tepuj też na topa, żeby Jax nie wziął. Okej. Okay. Ja pierdolę dwa TP. O kurwa! Ale kole, ty. Lecą na speedzie. Ładnie. Czyści. Tu. Czystka riftowa. Dobra, naszur jakiś? Imo naszur, nie? Dobra, naszur. O! Rascal, kurwa, Rascal. Za dużo agro wziąłem. Ja pierdolę Rascal, no. Dobra, nice. Ja sklirujem się do bazy. Tak, nie mam nic w bazie. Ja, ale nie farm, dawaj na tego bota już po tym redzie. Już za dużo farmisz, gościu. No, na OPGG masz plus 0,85. Dawaj na bota. Ej, dawaj Jinxom na bota, bo się wyjebiesz na tym to midzie. Bait, to jest bait. Gwen powinno być na midzie. Oj. Okej. Breta weźmiemy. Uważaj. Ale sniper z Radomia. Dawaj to do bota. Uciekamy. Overstaying w chuj. Nie no, dawać kurwa podoro, no ty jaki overstaying, co ty? Boicie się? O Jezu, ale nudy, reset. A ten jak farmi, całą planetę zaraz weźmie. Zapierdala mu kampy. 20 minut ziomek farmi. Imo to już wystarczy tego farmienia, trzeba z botem być, nie? Mam blacha, to idę po Black Cleavera. Weź sobie wilki jeszcze. Dobra. Żartowałem, ej! Na takim blachie mi się przydał, 13 lewe. Nie no kurwa, no nie mogę, ile farmienia. Potrzebuję many. Wtedy mi się furia szybciej ładuje. O, Nautic! Oj, nie miałem tego. Dawaj, fleszy w nich. Nie mogę. O, no to już teraz za pół. Ale Gwen nam kończy gierkę. Ty Gwen, więcej gadaj, bo nic nie mówię. Halo, Gwen, gadaj. Kuba. Dobra. Dawaj rakietę z bazy. Jinxa, dawaj. Ja, ty bota może. Ja pierdolę, ten już farmę wyniuchał, nie? Kurwa, pasyfinko. To za chłop. Dawajcie smoka. Wy jesteście jak G2, co? Wszystkie obiektywy, ten, wyczyszczony. Ja dawaj to na fasie, to ty dobrze, że robisz. Nieźle. Dobra, przyszedłem się popatrzeć. O, dobra, ja czekam, dajcie mu żyć. Nie ma szans. Nie? Dawid, stąd. Ty, David, Imo, to do leca lecisz. Lepiej niż 0,14 zrobiłeś, to chyba mało cesów mam chyba. Idź pofarmić. Kodzie się 14 razy nie wydałeś, nie? Opa, Zax? Dobra. Erka? Nie zażyłem. No, chyba to farmienie się przydało, nie? Dobra. To GG? Kurwa, mineta wywalało przez początek gierki, nie dało się nic robić. Jaka mineta? Mineta. A. A.